Cześć, z tej strony Sampouni wraz z Mirai Memory. Cześć, z tej strony Mirai. Przedstawimy wam omówienie odcinka Ananzi wraz z trailerem nadchodzącego odcinka Sandboy. Zapraszamy do oglądania. Witam was ponownie w odcinku, w którym omawiamy odcinek Ananzi i trailer odcinka Sandboy. Pod poprzednim odcinkiem dobiliście tyle łapek w górę, gdzie poprosiłam was tylko o 70. Jesteście niesamowici. I założę się, że pod tym odcinkiem nie dobijecie tak z 100 łapek. Jeśli tak, to ja serio nie wiem, skąd wy jesteście. To co, chcecie, żebym zeszła na zawał wraz z Mirai? Pani, no serio, chcesz, byśmy tu zeszły na zawał? Ale o co ci chodzi? Przecież oni tego nie wbiją. A co z tym odcinkiem, który ma prawie 5000 łapek w górę? Dobra, nic nie mówię. Przy okazji pamiętajcie, by wbić na jej kanał, link macie w opisie. Dobra, koniec gadania, bo się znowu rozgadałam, a czas zacząć odcinek. Omówienie zawiera spoilery, także jeśli nie oglądaliście lub... w sumie po co czytam? Kto to pisał? Ach, no tak, ja. Faktycznie. Omówienie, Mirai? Odcinek zaczyna się sceną, w której Nino wraz z Alią tańczą do coś jakby Just Dance. Ale to nie jest Just Dance. Wiecie, podróba. Marinette rozmawia wraz z Adrienem przez wideo chat, kiedy wcześniej wymieniona dwójka doskonale się bawi. Mari wraz z blondynem gada jeszcze chwilę, kiedy to pokazuje na Nino, który się wygłupia. Nagle przychodzi starsza siostra Al, czyli Nora, i mówi jej, że nie puści jej na pokaz fajerwerku. Kłóci się z dziewczyną, kiedy w końcu dochodzi do Dale'u, że jeśli ktoś pokona ją w siłowaniu się na ręce, to puści Alię bez żadnego sprzeciwu. Po namowie, Nino podejmuje się wyzwania i siłuje się na ręce wraz z Norą. Kiedy Mari ją rozprasza, pomaga chłopakowi wygrać, co jest przyczyną jej późniejszej akumanizacji. Jeśli pozwolisz, Mirai, że tak się wtrącę, mega podobało mi się zdanie, kiedy Alia powiedziała: Alia out! To było po prostu genialne. Serio, Pony, tylko po to mi przerwałaś. No ale co? Dobra, już nic. Weźcie mnie stąd, błagam. Coś mówiłaś, Mirai? Nie, nic. Później widać, jak trzech bohaterów jest na dużym diabelskim kole i obserwują fajerwerki. Adrien ostrzega Mari przed czymś, co jak się okazuje, jest to Ananzi. Adrien rozłącza się z Mari i przemienia w kota. Nora walczy z kotem, a później porywa Alię. Jak się okazuje, przyczepia ją do dużej sieci na łuku triumfalnym. Nino próbuje walczyć z złoczyńcą, jednak na próżno. Biedronka wykonuje swój szczęśliwy traf i jest to przedmiot związany z mistrzem Fu. Biedra leci do niego i wybiera Miraculum Żółwia jako te, które pomoże jej w misji. Wraca na pole bitwy i daje je Nino. Ten wypowiada swoją formułkę i przemienia się. W dużej mierze nie będę omawiać, jak oni walczyli, bo nie chcę za dużo spoilerować, ale pokonali Ananzi, ogólnie happy end i te sprawy. Teraz przejdziemy do ciekawszej rzeczy, czyli traileru odcinka Sandboy. Trailer rozpoczyna się widokiem Adriena, który poszukuje Plaga. Jak się okazuje, znajduje jego maskotkę i jest zaskoczony. Później widać Tiki, Plaga i Waze'a, którzy lecą do portalu w pudełku z Mirakulami i przenoszą się do świata Kłami, gdzie widzimy inne Kłami. Widzimy dużą wiązkę światła oraz władcę ciem, który jest bardzo zdenerwowany. Potem widok na głównego złoczyńcę, czyli Sandboya, oraz naszych bohaterów, którzy chcą z nim walczyć. Lecz co się nie udaje, i scena końcowa, gdzie Biedronka ledwo co trzyma się krawędzi dachu i spada w dół. Podsumowując, odcinek wyszedł bardzo ciekawie, dostaliśmy transformację Nino jako bohatera, mega ciekawego złoczyńcę, no brak słów. Mega mi się ten odcinek podobał, nie wiem jak wam. Z kolei trailer jest również bardzo interesujący, a wręcz intrygujący.
Scena z Biedronką, która spada, bardzo mnie zaciekawiła. Ale zapewnie będzie tak, że kotek złapie Biedronkę w odpowiednim czasie. 24 września wychodzi odcinek, a więc wszystko wyjdzie w praniu, jak to się mówi. To by było na tyle z naszej strony. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dziękuję Mirej za wystąpienie. Pamiętajcie, aby wbić na jej kanał oraz pamiętajcie o grupce, fanpage'u i mailu. Linki macie w opisie. My uciekamy i słyszymy się w następnych materiałach. Kopytko!